Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa serdecznie powitać na 15. jubileuszowym Kongresie Polskich Studentów Wielkiej Brytanii. Brawo. Szalenie cieszymy się z tak wysokiej frekwencji. To pierwsza konferencja studencka polskich studentów w Wielkiej Brytanii po 2 latach przerwy. I tym bardziej cieszy nas to, że mamy przyjemność gościć dziś 450 uczestników z ponad 40 stowarzyszeń studenckich z Wielkiej Brytanii, Francji, ale też Włoszech czy Stanów Zjednoczonych. Poza organizacjami studenckimi w tym roku wsparło nas ponad 50 instytucji. Od naszych patronów medialnych po naszych sponsorów. I chcielibyśmy tu serdecznie podziękować Instytutowi Badawczemu NASK, CCC Group, Grupie Konsultingowej CEC, Polskiemu Funduszowi Rozwoju, Bankowi Inwestycyjnemu Goldman Sachs, BCG Platinum, Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, oraz MCI Capital za niesamowite zaufanie i wsparcie przy organizacji kongresu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to wsparcie i zaufanie. Dla nas kongres to 12 miesięcy pracy, 34 uczestników zespołu, ponad 70 tysięcy wysłanych wiadomości na Slacku oraz faktycznie setki calli. I w rezultacie zapraszamy Państwa na 2 dni konferencji, uroczystą, tradycyjną dla oksfordzkiej tradycji, formalną kolację, piątkową noc w muzeum oraz wieńczące wszystko uroczysty bal w oksfordzkim ratuszu. Kongres to jednak nie tylko piękne bale i dyskusje, ale przede wszystkim ludzie. I mamy nadzieję, że najbliższe 2 dni będą dla Was wszystkich wydarzeniem, po którym zostanie wiele wspaniałych wspomnień i przyjaźni. Polscy studenci studiujący na brytyjskich uniwersytetach to wyjątkowa grupa ambitnych, pracowitych, a co najważniejsze, zawsze chętnych do współpracy ludzi. Jednakże nawet dla tych najambitniejszych i najbardziej pracowitych ostatnie 2 lata były niesamowite ciężkie. Ostatnie 2 lata były bez spotkań towarzyskich, bez warsztatów, a przede wszystkim bez konferencji stacjonarnych. Tak, i chcieliśmy wyjść temu naprzeciw i w myśl idei kongresów stworzyć miejsce, w którym studenci mogą się wzajemnie poznać, ale też wymienić pomysły, idee, opinie i zaangażować się w społeczność polskich studentów w Wielkiej Brytanii. Mamy przyjemność przedstawić Państwu reprezentanta organizacji zrzeszającej tę wyjątkową grupę, Stasia Kopytę. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność powitać Państwa w imieniu Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich Wielkiej Brytanii na 15. edycji kongresu. Bardzo się cieszę, że po tak długim czasie możemy się spotkać w tak licznym gronie na żywo. Kongres to prawdziwe serce Polonii Studenckiej Wielkiej Brytanii. Nie byłoby go, gdyby nie organizatorki, nie byłoby go, gdyby nie cały zespół, który przez ostatni rok przygotowywał kongres. Dziękuję Wam, że w tak trudnym i tak zmiennym klimacie udało Wam się dokończyć to wydarzenie i że możemy się tu dzisiaj spotkać. Wielkie brawa. Przez ostatni rok w Federacji zajmowaliśmy się przede wszystkim kampanią Save the EU Students, walką o powrót dofinansowania dla studentów z Unii Europejskiej do stanu sprzed Brexitu. Udało nam się stworzyć duży zespół, który ruszy z kampanią w nowym formacie zaraz po kongresie. Udało nam się nawiązać współpracę z odpowiednikami federacji z innych państw europejskich. Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w kampanię, wszystkim osobom, które ją wspierają, a przede wszystkim jej koordynatorce, Aleksandrze Czyżak. Wielkie brawa. Nie byłoby kongresu, gdyby nie nasi goście. Eksperci, mówcy, reprezentantki i reprezentanci firm, które zdecydowały się wspomóc tą konferencję.
Mam wielki zaszczyt powitać Państwa w Wielkiej Brytanii w imieniu całej Polonii Studenckiej. Wielkie brawa. Na sam koniec pragnę podziękować osobom, z którymi miałem przyjemność pracować w Federacji przez ostatni rok. Dziękuję Aleksandrze Tomaszewskiej, dziękuję Katarzynie Jaworskiej i dziękuję nieobecnym dzisiaj Jeremiemu Jaksinie i naszemu prezydentowi Antoniemu Prusowi. Wielkie brawa dla nich. To wyjątkowa jubileuszowa edycja kongresu, którą zaczniemy wspomnieniem pana profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, mentora i przyjaciela Polonii Studenckiej, inicjatora kongresu. Później przejdziemy do prawie dwóch dni dyskusji, paneli, spotkań, ale też okazji do zawierania nowych współprac i przyjaźni, czego wszystkim Państwu bardzo życzę na tym kongresie. Kongres to też nowy początek, nie tylko czas podsumowań. Nowy początek w postaci wyborów do władz federacji i w postaci wyboru kolejnego organizatora kongresu. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy zgłosić swoje polskie stowarzyszenie jako potencjalnego organizatora kolejnej edycji tej konferencji lub wziąć udział w wyborach do władz federacji, po pierwsze, bardzo zachęcam. Po drugie, termin, by to zrobić, mija dzisiaj o północy, a że na kongresie czas biegnie szybko, to proszę się pospieszyć. Na sam koniec pragnę jeszcze podziękować wszystkim osobom jeszcze raz, które wspierają kampanię Save the EU Students teraz i w przyszłości i pragnę zachęcić do zaangażowania się w naszą petycję. Bardzo dziękuję po tym dość długim wstępie i przemówieniu. Witam Państwa na kongresie. Dziękujemy bardzo Stanisławowi za przedstawienie wizji i działań Federacji Polskich Studentów Wielkiej Brytanii. A teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na obejrzenie krótkiego materiału wideo od pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, skierowanego do uczestników tegorocznego kongresu. Dziękujemy. Ojej. Dobrze. Tak. Bardzo przepraszamy. Niestety ze względów technicznych nie będziemy w stanie dzisiaj pokazać tego wideo, ale na pewno... Ale proszę bardzo cierpliwie poczekać na jutrzejszy dzień, gdzie na pewno... Pokażemy Państwu właśnie krótki tutaj apel skierowany do naszych uczestników od pana komisarza. A teraz przekażę głos Natalii. Nie sposób nie zauważyć braku obecności pewnej kluczowej osoby, postaci już wspomnianej przez Staszka, założyciela idei kongresu, profesora Zbigniewa Pełczyńskiego. W myśl... Ku jego pamięci zapraszamy Państwa na wysłuchanie panelu poświęconego ZAP-owi. Chcielibyśmy, w panelu będą uczestniczyć pan marszałek Radosław Sikorski, pan doktor Marcin Walecki, pan doktor Maciej Firlej-Cuchra oraz pani Mirela Panek-Owsiańska. Cały panel będzie moderował pan doktor Hubert Czurzewski. Jemu również oddaję głos. To już filmu nie puszczamy, tak? Innego? Nie. To zapraszam wszystkich już, tak? Zapraszam Państwa tu już. Proszę. Co to, jak będą pytania, to co się tym zajmiemy? Dobrze. Dobrze, dobrze, już. Czyli to wszystko, tak? Z Waszej strony. Już my jedziemy. Dobrze. No dobrze. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hubert Czyżewski. Jestem historykiem filozofii. Będę miał ogromny zaszczyt i wielką przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie o dziedzictwie profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, którym otwieramy tegoroczny kongres. I profesor Pełczyński to w ogromnym stopniu osoba, jak już tu było wspomniane, dzięki której takie inicjatywy jak kongresy studentów w ogóle się odbywają. Przez kilkadziesiąt lat był głównym animatorem, inicjatorem szeregu programów współpracy polsko-brytyjskiej jeszcze przed 1989 rokiem,
a potem organizatorem inicjatyw budujących społeczeństwo obywatelskie zarówno w Polsce, jak i integrujących Polonię w Wielkiej Brytanii. I pokrótce pozwolę sobie przypomnieć postać profesora Pełczyńskiego, bo chyba już jesteśmy w tym momencie, że przynajmniej część młodszych studentów nie miała okazji poznać osobiście Pełczyńskiego. Zbigniew Andrzej Pełczyński, albo ZAP, jak lubił być nazywany, urodził się w 1925 roku. I tytuł naszego spotkania nazywa go filozofem, liderem, mentorem. Ale chciałbym podkreślić, że najpierw był przede wszystkim prawdziwym bohaterem. Żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie Jagiełło, powstańcem warszawskim, który po wojnie trafił do Wielkiej Brytanii i odnalazł tutaj swój drugi dom. Studiował nauki polityczne najpierw na Uniwersytecie w St Andrews w Szkocji, potem na Uniwersytecie w Oksfordzie i od 1956 roku był tutaj fellowem w Pembroke College. Od lat 80. profesor Pełczyński kierował programem Oxford Hospitality Scheme, dzięki któremu studia na uczelni mogło odbyć kilkuset studentów z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Po 1989 roku, korzystając ze swojego dorobku, doświadczenia, współpracy z najlepszymi, najważniejszymi instytucjami w świecie zachodnim, profesor Pełczyński był jednym z takich najważniejszych patronów i pionierów organizowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zakładał między innymi Fundację imienia Stefana Batorego, Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych, czy Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Oxfordu i Cambridge, któremu teraz mam zaszczyt przewodniczyć. I o dziedzictwie ZAP-a, aktywnie zaangażowanego w życie publiczne aż do śmierci w czerwcu zeszłego roku, porozmawiamy z gośćmi. Z panem Radosławem Sikorskim, byłym marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej, wcześniej wieloletnim ministrem spraw zagranicznych, ministrem obrony narodowej, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, studentem profesora Pełczyńskiego i absolwentem Pembroke College. Panem Maciejem Cuchrą, ekspertem do spraw energetyki, również wcześniej studentem profesora Pełczyńskiego i absolwentem Jesus College. Panią Mirellą Panek-Owsiańską, ekspertką do spraw komunikacji społecznej, doradcą politycznym, od prawie 30 lat związaną ze Szkołą Liderów, jedną z tych właśnie najważniejszych inicjatyw profesora, o której wspomniałem. I z panem doktorem Marcinem Waleckim, politologiem, ekspertem w zakresie tematyki praw człowieka, obecnie dyrektorem programu Europeum, łączącego kilka głównych uniwersytetów europejskich, w tym Uniwersytecie w Oksfordzie czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, również przez wiele lat związanym ze Szkołą Liderów, absolwentem St. Anthony's College i który w latach 90. z inicjatywy profesora wskrzesił Stowarzyszenie Polskich Studentów w Oksfordzie. Ale jeszcze, zanim oddam głos naszym panelistom, pozwolę sobie wykorzystać swoją pozycję prowadzącego spotkanie i powiem dosłownie kilka zdań o pracy Zbigniewa Pełczyńskiego jako filozofa polityki. Jego praca naukowa skupiała się na myśli Hegla, niemieckiego filozofa późnego oświecenia, bez wątpienia pierwszego wielkiego filozofa nowoczesnego świata, który po tym przełomie rewolucji francuskiej proponował uporządkowanie na nowo świata. Uporządkowanie społeczeństwa w taki sposób, żeby było zgodne z najważniejszymi wartościami wolności, równości dla możliwie wszystkich ludzi. I Hegel przedstawia swój pomysł na to, jak powinno być zorganizowane państwo, jak powinny działać instytucje, jakie powinno być prawo, jaki był rozwój historyczny, który doprowadził do tej sytuacji. Ale w jego filozofii politycznej kluczowy jest taki obszar życia społecznego, który jest relatywnie mało wymierny i opiera się raczej na inicjatywie jednostek, a nie na odgórnych decyzjach władzy państwowej. Po niemiecku to się nazywa Sittlichkeit. Na inne języki tłumaczy się zazwyczaj jako życie etyczne, ale chyba po polsku najlepszym terminem byłaby po prostu obyczajowość. To właśnie nasze codzienne obyczaje, to jak odnosimy się do siebie, to czy traktujemy się z szacunkiem i na poważnie, czy jesteśmy odpowiedzialni i rzetelni w naszych zobowiązaniach względem innych, to wszystko jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego.
To znaczy takiego społeczeństwa, gdzie ludzie współpracują ze sobą, żeby stworzyć sobie po prostu lepsze życie. Gdzie rozumieją, że życie we wspólnocie wzbogaca człowieka. Że jeśli robimy coś razem, to dzięki temu ja sam stanę się lepszy. Hegel uczy, że dobre instytucje państwa nie będą działać bez dobrze zorganizowanego społeczeństwa. A dobrze zorganizowane społeczeństwo to jest takie, które składa się z dobrych ludzi, kształtowanych przez dobre obyczaje. I nawet najlepsze prawo nie działa, jeśli sobie nie ufamy. I to jest wielka myśl Hegla, która była podstawą filozofii Zbigniewa Pełczyńskiego. To był taki intelektualny fundament, na którym przez kilkadziesiąt lat budował swoją działalność jako nauczyciel akademicki, mistrz, mentor, ale też jeden z ojców nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Więc pozwolę sobie zacząć naszą dyskusję od pytania do pana marszałka Sikorskiego, który był jego studentem w tych takich swoich najwcześniejszych, najbardziej formacyjnych czasach. Jaki był ZAP jako tutor w Oksfordzie, mentor, nauczyciel? Ja przekazuję. Wszyscy mamy mikrofony. Ale... Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło być z państwem, odwiedzić Oxford. Zawsze błyska, kręci się wokół. A panu dziękuję za to podsumowanie Hegla. I tylko tak strasznie mi żal, że ja nie mogłem tego słyszeć wtedy, bo bym nie czuł takiej porażki intelektualnej mojej w zetknięciu z Heglem. No bo ZAP będąc ZAP-em oczywiście zadał mi ileś esejów z Hegla. I tu naprzeciwko w bibliotece czytałem te teksty. No i muszę powiedzieć, że poległem. Jedynym pocieszeniem był ten brytyjski koncept higher drivel. Chyba luźno do przetłumaczenia na polski jako wyższy bełkot. Bo niektórych tekstów Hegla po prostu nie byłem w stanie zrozumieć. Chyba jedyne, co mi zostało, to przeświadczenie, ale proszę mnie skorygować, że Hegel sądził, że jednak jest jakaś tendencja do wolności w dziejach ludzkości. No i to było mi bliskie. Chociaż ona się teraz cofa trochę, prawda? Ja przedwczoraj byłem na Ukrainie i tam się waży, czy wygra wolność, czy dyktatura. Spotkałem Zbigniewa Pełczyńskiego w 1982 roku. Studiowałem od 1983 do 1986. I dwie rzeczy w zetknięciu z nim mną wstrząsnęły. Po pierwsze, jako uchodźca z PRL-u, gdzie Powstanie Warszawskie było potępiane, więc my wyrośliśmy w przekonaniu, że skoro komuniści je potępiają, to musiało być świetne. A Pełczyński mi powiedział, pamiętam to jak dzisiaj, że on tych, którzy o tym zadecydowali, to by powywieszał. Dla mnie to był absolutny szok. Wiele lat mi zajęło, zanim zrozumiałem, co miał na myśli. I dzisiaj się z nim zgadzam. Decyzja była katastrofalna po prostu. Katastrofalnie głupia też. I drugie, co było dla mnie gigantycznym zaskoczeniem, ale dzisiaj też to lepiej rozumiem. Pełczyński w latach 80. jeździł do kraju w sprawach hospitalickim i rozmawiał nie tylko z dysydentami, ale także z wielchuszką partyjną. Bo uważał, że jakkolwiek, w jakimkolwiek Polska stanie jest, to jak komunizm się zawali, to nie zaczniemy od zera, tylko będzie trzeba odbudowywać czy budować na tym, co jest. I że instytucje, ludzie nie znikną. Ja jako zapalczywy antykomunista buntowałem się przeciwko tej myśli. Ale oczywiście miał rację i był w tym sensie jednym z intelektualnych ojców naszego negocjowanego, pokojowego, bezkrwawego przejścia z komunizmu w demokrację i wolny rynek. Może
Zakończę tym, że wtedy, gdy rozmawiałem z nim ostatnimi laty, to no, dużą satysfakcję mi sprawiło, gdy mówił, że tak bilansując, to miał 3 znanych studentów i że 2 z 3 się udało. Dziękuję bardzo. To tylko dopowiedzmy oczywiście, że 2 udanych to pan marszałek Sikorski i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. O nieudanym pomijmy może milczeniem. Pozwolę sobie zadać pytanie panu Maciejowi Firlicuchrze, który również był studentem profesora Pełczyńskiego w czasach wczesnostudenckich, ale nie zdecydował się działać bezpośrednio w życiu politycznym jak pan marszałek Sikorski. Natomiast chyba to, co profesor Pełczyński zaszczepił i nauczył, starał się realizować w innych obszarach życia społecznego. Dziękuję i dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak jak mówił pan Sikorski, to jest bardzo sentymentalny dla mnie moment. Spędziłem wiele lat tutaj, najpierw jako undergraduate, później jako graduate student. Ja przyjechałem na Oxford w roku 93. I pierwszą rzecz, pamiętam, którą się absolutnie przestraszyłem, było to, że na koniec studiów wszystkie przedmioty trzeba będzie zdać naraz w przeciągu 2 czy 3 tygodni, czy 1 tygodnia. I pomyślałem sobie, że z tego trzeba jakoś wybrnąć i dowiedziałem się, że jest taka możliwość, że można pisać pracę. Później ja wtedy chyba od roku znałem profesora Pełczyńskiego i pomyślałem sobie, że to jest bardzo proste wyjście, przynajmniej jakoś ułatwi przejście przez te egzaminy, napisanie tej pracy u profesora Pełczyńskiego. I pamiętam, przyszedłem do niego na pierwsze spotkanie a propos tej pracy, na którym powiedział: ty na pewno myślisz, że to jest bardzo proste wyjście z jednego egzaminu, więc jedną rzecz ci powiem, zrobię wszystko, żeby to było trudniejsze niż jakikolwiek inny egzamin, który mógłbyś wziąć. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła w profesorze Pełczyńskim, to było to, że ja myślałem, że to jest człowiek myśli, człowiek uniwersytetu, człowiek zadumy. A szokiem było odkrycie tego, że to jest tak naprawdę budowniczy wszystkiego naokoło, w co profesor wierzył. Człowiek z ogromną energią inicjatywy społecznej i obywatelskiej. I profesor Pełczyński był wspaniałym, był świetnym słuchaczem tego, co inni mówią, ale miał wielką zdolność przekształcenia każdej rozmowy w dyskusję o tym, jak jego interlokutor tak naprawdę może pomóc jego inicjatywom. Wydaje mi się, że w tradycji szczególnie tego uniwersytetu i Zajaka Berlina i całego rozumienia wolności jako wolności pozytywnej i negatywnej, profesor Pełczyński w pewnym stopniu był uosobnieniem tej wolności pozytywnej, tej wolności do działania, do tworzenia, do brania udziału i tworzenia struktur, które budują platformę, na której społeczeństwo może się rozumieć i może iść dalej. I to wydaje mi się, przy tym co mówił minister Sikorski, przy tej tolerancji, która i zrozumieniu różnych stron, wydaje mi się, była absolutnie unikalną kombinacją w połączeniu z jego dorobkiem naukowym. Dziękuję. I po przemianach 89 roku, siłą rzeczy, kiedy otworzyły się takie możliwości polityczne, profesor Pełczyński był właśnie jednym z tych, który pomagał, wykorzystując najlepsze doświadczenie, jakie zdobył w Wielkiej Brytanii, współpracując z innymi różnymi instytucjami w świecie zachodnim, pomagał, zaczynał budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Jedną z najważniejszych jego inicjatyw, najprężniej chyba do dziś działającą,
jest tak zwana Szkoła Liderów. I chciałem poprosić panią Mirelę Panę-Kosiańską, gdyby nam powiedziała więcej o tym, jak Szkoła Liderów się zaczęła w latach 90. i jak to przez ostatnie prawie 30 lat funkcjonowało. Ja tego mikrofonu użyję, mikrofonu, który mam, bo wszyscy mamy, więc... No właśnie. Ja miałam 19 lat, jak poznałam Zappa. On miał wtedy 69, czyli właściwie no, mógł być moim dziadkiem. Był już emerytowanym profesorem Oxfordu i pewnie mógł korzystać z uroków emerytury i, nie wiem, podróżować z żoną albo robić coś innego. A on stwierdził, że przyjedzie do Polski i będzie wyszukiwał liderki i liderów życia społecznego i będzie ich kształcić. Będzie kształcić w takim anglosaskim, oksfordzkim duchu. Będzie pokazywać, że nawet ludzie, którzy mają różne poglądy, którzy się ze sobą nie zgadzają, mogą ze sobą rozmawiać. I warto, żeby ze sobą rozmawiali. Ja, podobnie jak Marcin, jesteśmy absolwentami pierwszej szkoły liderów społeczno-politycznych w 1994 roku. Od tamtej pory, przez 27 lat, szkoła wykształciła już ponad 5 tysięcy liderów i liderek życia publicznego. Są to posłowie, senatorowie, europarlamentarzyści, burmistrzowie, radni, radne, bardzo dużo liderów i liderek miejskich, lokalnych, polonijnych. Ale były też szkoły dla młodych liderów na Ukrainie, na Białorusi czy w Serbii. Część z tych osób poznała Zappa osobiście, ponieważ on bywał na wszystkich szkołach, rozmawiał. Dla wielu ludzi, co wiemy, bo pojawiło się to na przykład w ich komentarzach, kiedy dowiedzieliśmy się o jego śmierci, spotkanie z nim było naprawdę spotkaniem zmieniającym życie. On był mentorem z krwi i kości. On potrafił inspirować, on potrafił doceniać, on potrafił wierzyć w człowieka. I on mnie samej nauczył tak naprawdę trzech rzeczy. Po pierwsze to, o czym Maciek wspomniał, on był mistrzem networkingu. Ale networkingu dla sprawy. Gdyby tutaj siedział, to on by zwrócił się pewnie do państwa i powiedział: państwo będziecie mieć wspaniałe wykształcenie, tutaj kontakty, ale co wy zrobicie dla Polski? Co wy zrobicie dla swojego kraju, dla swojej miejscowości, dla swojej szkoły, dla swojej społeczności? W jaki sposób wy oddacie trochę tej wiedzy, tego doświadczenia, które tutaj zdobyliście? On potrafił przekonać każdego. Mamy przykłady, jak ktoś oblał go w samolocie kawą, przeprosił, po czym nawiązała się rozmowa, a po czym ta osoba została jednym ze sponsorów naszej szkoły. On potrafił przekonywać naprawdę ludzi zupełnie nieprzekonanych, że wspieranie idei przywództwa to jest coś, co oni zawsze chcieli wesprzeć. Druga rzecz, której on nauczył mnie i na pewno też wielu ludzi ze Szkoły Liderów, to jest nieocenianie. On siedział w remizie i rozmawiał ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak samo jak siedział pewnie tutaj i rozmawiał z wieloma profesorami czy z Billem Clintonem. Dla niego każdy człowiek był ciekawy. On się dopytywał, on był ciekawy życiorysu, był ciekawy tej liderskiej drogi. On pytał, a w jaki sposób pan został, czy w jaki sposób pani doszła do tego stanowiska, na przykład burmistrzyni, tak? Co pani wcześniej robiła, a jak się to pani udało? On z każdym potrafił rozmawiać i nie robił z siebie wielkiego profesora Oxfordu, tak? I ludzie to bardzo, bardzo doceniali. I trzecia rzecz, to jest myślenie do przodu. Znaczy, my kończyliśmy jedną szkołę polityczną, on już miał gdzieś na myśli kolejną. Skończyliśmy szkolenie dla młodych Białorusinów, on już mówił, no to trzeba by teraz na Ukrainie to samo powtórzyć. Tak? On zawsze myślał do przodu. On nie pozwolił, żeby właśnie, on nigdy nie opierał swojego życiorysu na przeszłości. A mógł to zrobić. Był powstańcem warszawskim, tak? Był jakby bohaterem i mógł tak naprawdę tylko o tym mówić i tylko z tego korzystać. On tego nigdy nie robił. On zawsze myślał do przodu i zawsze pokazywał nam, że warto myśleć o przyszłości. I
Profesor zmarł w czerwcu ubiegłego roku, 22 czerwca. 8 czerwca połączył się jeszcze z nami przez sieć podczas kolejnej szkoły liderów politycznych. Wysłuchał wykładu. Na drugi dzień dostaliśmy podyktowane swojemu asystentowi maila z jego ideami na temat tego wykładu, co ten wykładowca powiedział dobrze i tak naprawdę, czy my go powinniśmy jeszcze zapraszać, a co mu się nie podobało w tym wykładzie. Więc on do końca się angażował, do końca myślał jeszcze, co dalej. No i tak jak mówił pod koniec życia, że Szkoła Liderów jest najważniejszym dziełem jego życia, no my mamy nadzieję, że oczywiście to jego dziedzictwo będziemy nieść. Wszystkich Państwa już od razu zapraszam. 26 maja w Polsce, w Warszawie będzie wielki koncert upamiętniający profesora, podczas którego chcemy też ogłosić stypendia jego imienia i nagrodę jego imienia. To zresztą też było takie bardzo zapowe połączenie. On był Polakiem, on był Brytyjczykiem, on był Europejczykiem. W każdej z tych tożsamości czuł się świetnie. Każda z tych tożsamości była jego. I nawet właśnie ten koncert to było też jego życzenie, które dostaliśmy w Szkole Liderów kilka lat temu, kiedy napisał: ja wiem, że wy Polacy nie lubicie mówić o śmierci, ale ja jestem też Brytyjczykiem i chciałbym was prosić, żeby po mojej śmierci właśnie w ten sposób upamiętnić to, co robię. Więc mam nadzieję, że ktoś z Państwa będzie mógł wtedy być w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszamy, ale też oczywiście zapraszamy do kontaktu ze Szkołą Liderów, bo ta myśl Zappa i te jego idee, no mamy nadzieję, przez kolejne lata wdrażać i kształcić kolejne pokolenia liderów i liderek życia publicznego. Bardzo dziękuję. Tak mogę do tego mikrofonu? Szkoła Liderów była chyba rzeczywiście jakby najważniejszą inicjatywą Zappa, taką mającą na celu, wykorzystując talenty, doświadczenia, wykształcenie, szykować tych, którzy potem pomagaliby innym budować dobre rzeczy w lokalnych społecznościach, w większych wspólnotach i tak dalej. Natomiast chciałem spytać pana doktora Waleckiego, poza tym wymiarem stricte edukacyjno-mentoringowym, jaka miała Szkoła Liderów, profesor Pełczyński był też, tak jak powiedziałem, inicjatorem wielu inicjatyw z życia publicznego na takim wyższym poziomie, również politycznym, społecznym, think tankowym, byśmy dzisiaj powiedzieli. Gdyby mógł pan nam przybliżyć trochę postać profesora Pełczyńskiego w tym wymiarze, a nie tylko Szkoły Liderów. Dziękuję, Hubercie. Przede wszystkim jeszcze raz olbrzymie podziękowania dla organizatorów. Mirella wspomniała o wielu inicjatywach. Ja myślę, że gdyby profesor dzisiaj tutaj był, zobaczył 450-500 osób, zobaczył, jak ten kongres urósł, był niesmiernie szczęśliwy. Hubercie, zanim odpowiem na twoje pytania, pogłębię troszeczkę te wątki, które wcześniej ty poruszyli przedmówcy. Bardzo ważny element w tych studentach, tych, którzy się udali, którzy się nie udali. Żebyśmy mieli świadomość, o jakiej ilości osób my mówimy. Jak ruszył ten program stypendiów dla Polaków, to doszło prawie do 500 akademików, stypendystów, którzy przyjechali z Polski. Soros był zafascynowany tym programem. Zapp go przekonał, żeby podobny program uruchomić dla studentów węgierskich. Po czym na kolacji Soros mówi: Zapp, to będą prawdopodobnie najlepiej wydane moje pieniądze, długoterminowa inwestycja. Nie wiedział o tym, że jednym z pierwszych studentów będzie Viktor Orban, moim zdaniem inwestycja nadal mu się bardzo udała, bo ten program stypendialny łącznie ściągnął do Oxfordu prawie 20 tysięcy studentów. Nie tylko Oxfordu, to też innych uniwersytetów. Więc to urosło od... Zapp zaczął 450 osób z Polski, później wszystkie stypendia soroszowskie ściągnęły do Wielkiej Brytanii prawie 20 tysięcy osób. Wspomniałeś o Fundacji Batorego. Część osób może sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest do dnia dzisiejszego prawie 200 milionów dolarów zainwestowanych w społeczeństwo obywatelskie. I znowu, Zapp był tą osobą, która Sorosza przekonała do idei Fundacji Batorego. Mirella wspomniała o Szkole Liderów 5000. Spójrzcie na dzisiejszy kongres. Masz rację, mówiąc, że możemy Zappa uznać za ojca społeczeństwa obywatelskiego. Bo jeśli spojrzysz na te liczby, to naprawdę one miały wpływ na to, co się działo w Polsce. Nie wiem, czy Zapp byłby bardzo szczęśliwy, patrząc na to, co się dzieje w chwili obecnej w Europie Środkowo-Wschodniej, ale to, co powiedziała Mirella, on by się nie poddawał.
by po prostu twierdził, w takim razie musimy otwierać kolejne szkoły, musimy stawiać na współpracę regionalną. Więc myślę, że my mamy wszystkie tu osoby w jakimś stopniu zawdzięczają Zapowi to, że tu jesteśmy. Na pewno w tym panelu dzisiaj. Bo i Mirella, i Maciek, i ja spotkaliśmy się w 1994 roku. Na pewno jednym z najbardziej udanych studentów Zapa był były minister spraw zagranicznych. Rekompensuje straty, jakie prosimy z powodu Orbana. Myślę, że masz rację. Pamiętajmy Zapa jako osobę, która po prostu była ojcem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Mówiłeś o tych innych inicjatywach profesora. Ja wielokrotnie z nim rozmawiałem na temat rozszerzenia idei szkoły na Białoruś, na Ukrainę, na Gruzję, na inne kraje. Pan marszałek wraca z Ukrainy. Myślę, że gdyby ZAP mógł jeszcze uruchomić kolejne programy, na pewno dzisiaj bym miał na uwadze Ukrainę. Bo to jest ta walka dzisiaj o przyszłość Europy, o przyszłość właśnie społeczeństwa obywatelskiego. To jest dwie płyty polityczno-geopolityczne się spotykają dzisiaj w Ukrainie i ZAP też chciał koniecznie tę ideę szkoły liderów przenieść na grunt ukraiński. No poza tym pamiętajmy, nie byłoby dyskusji o Konstytucji Polskiej, gdyby nie profesor Pełczyński. Nie byłoby wiele inicjatyw, był bardzo aktywnym. To on był tą osobą, która starała się doradzać nam, jeżeli chodzi o system wyborczy, jak powinna wyglądać Konstytucja. Był bardzo aktywny na początku lata 90-91. No i Szkoła Liderów. Pamiętajmy, właściwie dzisiaj każda opcja polityczna w Polsce ma absolwentów Szkoły Liderów. I to jest ta kolejna wspaniała rzecz, która Zapowi się udała. Że potrafił stworzyć platformę, gdzie rozmawiamy o interesach Polski, potrafimy się nawzajem słuchać i szanować. I to jest dokładnie to, co widzę tutaj na kongresie, jeżeli w sposób, w jaki konstruujecie panele, programy, dyskusje. My musimy się naprawdę nauczyć słuchać i szanować wzajemnie, choć możemy mieć odrębne poglądy. Bardzo dziękuję. Zanim przyjdziemy jakby do, mam nadzieję, na kilka pytań z sali, to chciałbym zaproponować jeszcze, ponieważ fortunnie nam się tak zdarzyło, że wśród czterech panelistów i chcemy przedstawić profesora Pełczyńskiego właśnie jako ojca społeczeństwa obywatelskiego i na początek tego kongresu dać w pewnym sensie wszystkim studentom taką dobrą zapowską energię. Mamy czterech panelistów i fortunnie się składa, że mamy osobę z obszaru biznesowego, z obszaru politycznego, z obszaru trzeciego sektora społeczeństwa obywatelskiego, takiego sensu stricte, z obszaru akademickiego. Czy macie państwo dosłownie takie dobre dwie, trzy rady dla studentów polskich na kongresie dzisiaj, a tak jak słyszeliśmy, nie tylko z Wielkiej Brytanii, z innych krajów też przyjechali? Jak w tym duchu ZAPA oni w waszych obszarach specjalizacji kariery zawodowej za rok, za 5, za 15 lat powinni czynić jakąś zmianę na lepsze w Polsce i na świecie. Pan Filla Cuchla może. Mnie się wydaje, że tu już wiele zostało powiedziane o tym, że ZAP był inwestorem w ludzi. I to jest coś absolutnie wspaniałego. Ale co do rad, to wydaje mi się, że energia tworzenia czegoś, energia tworzenia czy to networks, czy ludzi, czy spotkań w wielu obszarach gospodarki dzisiaj, kapitał finansowy jest bardzo łatwy do uzyskania. Kapitał ludzki i inicjatywa jest czymś wyjątkowym i czymś, co odróżnia sukcesy gospodarcze od porażek. I wydaje mi się, że to jest wielka lekcja od ZAPA. Inwestować w ludzi i tworzyć, inicjatywy niezależnie o kapitale, budżetach i tak dalej, myśleć potem. Pan marszałek Sikorski. No, ZAP rozumiał, dlaczego zaraz po Oksfordzie, po dosłownie kilka tygodni później znalazłem się w Afganistanie i wspierał mnie w tym. Także wydaje mi się, że dzisiaj... Gdzie wtedy trwała wojna ze Związkiem Radzieckim. A, pewnie by mnie zachęcał, żeby na Ukrainę jechać.
albo w charakterze reportera, albo innym. No bo to jest ważne, żeby być tam, gdzie się coś dzieje. A w sensie kariery dyplomatycznej, to czego bym Państwu doradził, to żeby, bo to jest najprostsza droga do kariery w dyplomacji, to znaczy uczyć się tych języków, w których mówią kraje, gdzie mamy dużo ambasad. To jest tak proste, bo angielski dzisiaj już nie wystarcza. Więc dobry jest hiszpański na przykład, dobry jest arabski. A jak się ktoś nauczy wietnamskiego czy hebrajskiego, no to będzie jedna, prawda? Więc w dyplomacji to ten aspekt jest kluczowy. Zap na pewno był przedsiębiorcą społecznym. W takim znaczeniu, w jakim na przykład międzynarodowa organizacja Ashoka mówi o takich change makers, tak? Ludziach, którzy zmieniają świat, i on faktycznie inwestował w ludzi. I dla niego to dobro wspólne, dobro publiczne, to było coś szalenie ważnego. Jak ja bym z kolei miała coś mówić Państwu, jeśli chodzi o wybór drogi, to ja bym powiedziała, żeby szukać jednak rozwiązań hybrydowych. Bo dawniej świat był prosty, na przykład było for profit, not for profit. Ale teraz mamy całą kategorię różnych hybrydowych organizacji, fundacji, które są not only for profit. I tam tak naprawdę według mnie najciekawsze rzeczy się dzieją. To są różne firmy z misją, to są bardzo profesjonalne organizacje pozarządowe. To nieważne, jaką to ma formułę prawną, ale to jest sposób łączenia tego, co jest najlepsze w biznesie i co jest najlepsze w trzecim sektorze, czy w sektorze pozarządowym, w sektorze społecznym. Coraz więcej takich inicjatyw na świecie powstaje i mam wrażenie, że tam jest teraz ta energia, która no czeka na takich ludzi jak państwo, tak? Że to nie jest tylko robienie pieniędzy i zarabianie ich, chociaż nikt jakby tego nie krytykuje, ale to jest robienie czegoś, co ma sens. Co ma sens dla świata, co ma sens dla planety, co ma sens dla innych ludzi i sprawdzenie, że da się to połączyć. Więc ja bym tutaj państwa zachęcała do sprawdzenia właśnie tych hybrydowych takich możliwości. Dwie rady poważne, jedna taka trochę mniej poważna, ale zawsze ją podkreślę, bo tej mniej poważnej zacznę. Zawsze nam przypominał, słuchajcie, nie wolno się spóźniać. W Wielkiej Brytanii spóźnianie się jest traktowane jak kradzenie komuś czasu. I próbował nas zawsze na szkole liderów nauczyć, żeby się nie spóźniać. Później mi się to bardzo przydało przy moich tutorialach, bo pamiętałem o tym właśnie, że jednak Brytyjczycy strasznie zwracają uwagę na punktualność. To była taka mała rada z jego strony, ale bardzo pomocna. A teraz poważne dwie. Ambasador, był ambasador brytyjski w Polsce, mówił o Zapie, może niezbyt genderowo, ale mówił, że to jest 200% mężczyzna. W 100% Brytyjczyk, w 100% Polak. Ja myślę, że gdyby Zap miał nam dzisiaj radzić, to byś nam pewnie poradził, żebyśmy byli w 200% Europejczykami. Żebyśmy byli w 100% Polakami i starali się być w 100% Brytyjczykami w dobrym tego słowa znaczeniu. I ja myślę, że to by była ta rada, naprawdę, pamiętać o sobie jako Europejczyku i najlepsze rzeczy z Wielkiej Brytanii starać się ściągać do Polski. To on robi przez całe życie. I to nie były tylko debaty oksfordzkie, to było też podejście właśnie do pracy z polskimi akademikami, z Szkoła Liderów. I kolejna rzecz, myślę, na którą Mirela o tym powiedziała, to była osoba o niesamowitej energii. I żebyśmy my wszyscy pamiętali, jeżeli mamy naprawdę dobry pomysł na działalność prospołeczną, propaństwową, to ten networking, o którym Mirelka mówiła, całkowicie się zgadzam, to nie ma problemu, żebyście dzwonili do nas, do siebie, do kolegów, do tego networku, który powstaje w ramach kongresu, w ramach waszych stowarzyszeń, w ramach waszych uniwersytetów i pracowali razem nad realizacją swoich pomysłów, tej działalności prospołecznej, propaństwowej. Bo to jest network, to co dzisiaj się tutaj tworzy, to nie jest wasz network. To jest network znacznie większej społeczności, którą budował ZAP. Bardzo dziękuję. To myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na kilka pytań z sali, jeśli tak mamy. I jak to teraz będzie działać? Nic nie muszę.
Halo. O. Witam wszystkich. Ja bym przypomniała to, tak, będziemy używać do pytań Slido. Już widzę, że mamy kilka pytań. I jakbyś, kto ma aplikację, to pytania, jakby kod do Slido jest na aplikacji. A jak nie, to możecie iść na stronę Slido S-L-I-D-O i wpisać kod 474638. Bardzo łatwe. Wyślijcie 2 złote teraz. Teraz sam zrobisz? Przepraszam. Jak to że? That easy. Zadawać pytanie po prostu mogę, tak? Jasne. To tak w ramach zachęcenia do zadawania pytań. Pamiętacie kod na pewno. To i jeszcze raz, Adela, powtórz kod może. To muszę przeczytać. 474638. 474638. Szczęśliwa szóstka. Dobrze, więc mamy pytanie. Też jeśli ktoś z Państwa chce, to zachęcamy, żeby się podpisywać pod pytaniami, nie jako anonimy. Natomiast jest pytanie... No takie w bardziej swobodnej konwencji, jakie są ulubione wspomnienia na temat profesora, jeśli ktoś ma taką bardziej osobistą anegdotkę poza dowcipami o Orbanie. Ja mogę zacząć. Ja jak byłem na Oxfordzie, to bawiłem się trochę w teatr i w telewizję, robienie filmów i Zap przydo mnie i powiedział, słuchaj, może zrobimy film o debatowaniu w Oxfordzie. Ja myślałem, no dobrze, ale musimy jakoś zdobyć fundusze i tak dalej, więc tam Zap coś zorganizował, jakoś tam się nam to udało z Oxford Union Society. Zaczęliśmy robić ten film i był pierwszy dzień filmowania. I mieliśmy wynajętych profesjonalistów, studentów, którzy się... I Zap przyszedł i się ustawił za kamerą, żeby filmować. Mówię, ale my mamy kamerzystę, reżysera. Ale zapowiedział, nie, ale przecież my musimy to ustawić. Ja ci muszę powiedzieć, jak to ma wyglądać. Nadreżyser musiał być. Nadreżyser. On musiał jakieś piętno swoje na tym odcisnąć. Ale po godzinie dał nam pewne pole do popisu. Jak pan mówi o anonimowych pytaniach z sali, to mnie się przypomina z tamtych czasów anegdota o 20. Kongresie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, na którym, jak wszyscy państwo wiecie, Chruszczow wygłosił słynne przemówienie potępiające kult jednostki i zbrodnie stalinowskie, które oczywiście wstrząsnęło partią, więc jak skończył, zapadła grobowa cisza. No i dostał na kartce pytanie z sali. Towarzyszu Chruszczow, a gdy te wszystkie straszne rzeczy się działy, to co wy, towarzyszu, robiliście? Chruszczow mówi, czy towarzysz, który przysłał mi to pytanie, mógłby wstać? Nikt nie wstaje. Chruszczow mówi, widzicie towarzysze, ja też nie wstałem. Dobra. Osobiste wspomnienie? Tak, ja jedno wspomnienie jest z pierwszej szkoły właśnie politycznej, kiedy tam przyjeżdżali różni goście zagraniczni, których zapraszał. No, była to wtedy nowa idea. No i on poświęcał im tam mniej lub więcej czasu. Któregoś razu przyjechał taki jakiś dosyć młody człowiek w takiej czapce, bejsbolówce. I Zap bardzo jakby dużo czasu z nim spędzał, oprowadzał go, pokazywał mu, jakby opowiadał o szkole, ale nam go w ogóle nie przedstawił. No i później ten chłopak wyjechał i tak z ciekawości pytamy, no ale Zapie, profesorze wtedy jeszcze, profesorze, a kto to był? Ach, to był syn George'a Sorosa, prawda, który przyjechał zobaczyć, czy tutaj warto inwestować dalej w tą szkołę. No. No powiem tak, żeńska część, która uczestniczyła wtedy w Szkole Liderów, była bardzo zawiedziona, że profesor nam go nie przedstawił. Też ze szkoły, ale też z uniwersytetu dwie takie historie. Jedna, jak wiecie, na uczelniach brytyjskich ta tradycja kolacji, high table, no duża ilość alkoholu. No i pierwsze było pytanie, czy na Szkołach Liderów
możemy pozwolić studentom pić alkohol. No więc na początku profesor uznał, że no, nie mogą wypić więcej niż w Oksfordzie, no bo w Oksfordzie to jeden ilość alkoholu, która jest podawana przy posiłkach, jest dość duża. Ale myślę, że nie docenił profesor wtedy młodych liderów w Polsce, początek lat 90. Po pierwszej szkole do dnia dzisiejszego jest zakaz spożywania alkoholu na szkołach liderów. A druga sytuacja, profesor wylądował, słuchajcie, w Polsce na początku lat 90. i się przedstawił jako wegetarianin. Więc możecie sobie wyobrazić, co się działo w tych wszystkich ośrodkach podwarszawskich, tak, gdy panie z kuchni mu tłumaczyły, że tak, to jest wegetariańskie, bo to jest tylko rosół na kurczaczku, albo kurczaczek, albo rybka. I przez 5 lat profesor edukował wszystkie ośrodki pod Warszawą, na czym polega wegetarianizm. Tak, ale to jeszcze kontynuując, to ja swój wegetarianizm zawdzięczam Zapowi, bo jak się było wtedy wegetarianką, to można było siedzieć z nim przy stoliku. W związku z czym to było bardzo, bardzo kuszące i od tego się mój wegetarianizm zaczął i faktycznie 27 lat już trwa, ale to też jedna z rzeczy, którą zawdzięczam Zapowi, że wtedy chciałam bardzo z nim porozmawiać przy stoliku i w związku z tym przestałam jeść mięso. Ja mam gorszą historię z tym związaną, bo Zap odwiedził moich rodziców w Bydgoszczy w 86 czy 87 roku, zaraz po stanie wojennym, jeszcze komuna. Mama te kartki tam się wymieniła z koleżankami w pracy, wystawiły w sumie te kiełbachy, mięso. Cała rodzina tam się złożyła, a Zap bez uprzedzenia powiedział, że jest wegetarianinem. Przypadło. Mamy jeszcze pytania z sali bali tradycyjnie. Bardzo proszę. Ja, państwu jako studentom, bo ja już jestem starszym studentem, chociaż człowiek się uczy całe życie, chciałem pewne anegdoty, które się wiążą z tym, co Zap uczył i się przekładają w realu. Nazywam się Tadeusz Chomicki i byłem chyba w drugim rzucie w 87 roku tutaj. Zresztą jest profesor Jędrzejewski na sali, którym razem żeśmy wtedy tu przyjechali w 15 i jest pani Beata Ecker, która była jedną z pierwszych osób, która wdrażała myśl Zapa tutaj w ten program ściągania tych studentów do Oksfordu i przez lata z nimi pracowała, są tutaj dzisiaj z nami, bo mnie przywieźli samochodem, dlatego wiem, że są. Natomiast zacznę od tego, że moja opowieść była taka, że to Soros przyszedł do profesora Pełczyńskiego i nie chciał żadnych Polaków, tylko chciał 15 Węgrów, a nie 15 Polaków. I wtedy profesor powiedział, i że no prosił go, żeby on załatwił to z uniwersytetem, żeby uruchomić ten program, tak od strony formalnej i tak dalej. I wtedy mu profesor powiedział, nie Soros, ja ci nie załatwię tego, dopóki nie podzielisz tych stypendiów między Węgrów i Polaków. No po połowie to jest trudno. Powiedział Soros, że to trudno podzielić po połowie 15,5 do wychodzi 7,5, ale że jeżeli Pełczyński to załatwi, to on to zwiększy. 15 plus 15, jeżeli Pełczyński załatwi 30 miejsc na uniwersytecie i myślę, że to chyba jednak tak było. Ale chciałem nawiązać do tego, co państwo mówili. Merytorycznie nic, bo po prostu po tych ludziach się nie da nic mądrzejszego powiedzieć. To już państwo wszystko, co można, usłyszeli. Ale anegdoty jak się sprawdzają. Właśnie też od pana poczynając, o tej punktualności. Z całą pewnością pan marszałek, czy minister dla mnie bardziej Sikorski, tą lekcję wziął do końca, a ja odczułem tego skutki, bo przypomniało mi się teraz o tej punktualności mówiąc, że dostałem od ministra Sikorskiego, który był moim szefem podczas tego, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, 2 nagany na piśmie. Dwie. Jedna to zupełnie niesłusznie. Zresztą z ministrem wyjaśniliśmy sobie, że to było niesłusznie. Ale ta druga to była, składaliśmy wizytę w Japonii. I ja wtedy byłem chyba dyrektorem, tak, byłem dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku. I mieliśmy tam wyjazd z hotelu o którejś i tak sam uczę młodych dyplomatów, że najważniejsze jak się jest dyplomatą, to nie spóźnić się na wyjazd samochodu, bo jak ruszy kolumna z liderem, to już koniec, to już zapomnijcie, nigdy nie dołączycie do delegacji, to się nie da. I ja się wtedy spóźniłem na ten samochód.
bo zatrzasnęły się drzwi w pokoju hotelowym. Jak ja wstawiałem walizkę, ona mnie przeważyła, trzymałem drzwi nogą i zatrzasnęły się drzwi. I nie mogłam, a to jest Japonia, i żeby wejść z powrotem do hotelu, trzeba było wezwać trzech różnych menadżerów. Musiałem wypełnić formularz, że ja tam mieszkam w tym pokoju i dlaczego muszę tam wejść z powrotem, bo walizkę to... Ale tam miałem paszport i wszystkie inne dokumenty. W każdym razie spóźniłem się o 2 minuty 57 sekund i to były te 3 sekundy, które mi uratowały życie, bo jednak zdążyłem wpaść do samochodu. A zanim żeśmy dojechali na dworzec, bo na dworzec żeśmy jechali, dostaję telefon z Warszawy od dyrektorki KAT i mówi: panie dyrektorze, co się stało? A ja mówię: a co się stało? Mówię: dostałem mail od ministra Sikorskiego, żeby panu nagane na piśmie zrobić za spóźnianie. Także to weźcie państwo poważnie, więc panie ministrze, to weźcie poważnie do serca, że ta punktualność. Ale druga rzecz o networkingu. Ten networking nie będzie wynikał oczywiście tylko z państwa wykształcenia, chociaż to jest podstawa tego wszystkiego i to wykształcenie od strony społecznej, o którym tutaj pani dużo mówiła, i to formalne, które państwo tu pozyskujecie, będzie podstawą tego, co w życiu będziecie osiągać. Ale czasem po prostu ta naklejka, że się studiowała w Oksfordzie, czy w tym drugim uniwersytecie, to się przydaje. I to państwu, żeby już długo nie mówić, powiem, że w czasie, kiedy byłem ambasadorem Polski w Korei, zbankrutowało Daewoo Corporation i rezultatem tego był domniemany upadek 2 zakładów produkcyjnych w Polsce, które robiły ciężarówki w Lublinie i samochody osobowe w Warszawie, FSO w Warszawie. Ja wtedy uratowałem FSO, no tak skrótami mówiąc, przed upadkiem, tylko dlatego, że na obiedzie u brytyjskiego ambasadora spotkałem szefa amerykańskiego General Motors na Azję, bo General Motors przejęło Daewoo Corporation w tym zakresie samochodowym i nie chciało z Polską rozmawiać i nie chciało utrzymać dostawy części kompletujących tak zwanych, a ta fabryka żyła z tego, że robiła lanosy i sprzedawała je na Ukrainę notabene i nie chcieli bez przedpłat dostawać tych części. I po tej kolacji prezes zmienił zdanie, bo powiedzieliśmy: no bądźmy buddy-buddy, ty jesteś the other university, ja jestem Oxford, ale po prostu to jest problem społeczny, jest problem dla rządu. I on mówi: dobra, niech ten FSO do mnie tam zadzwoni następnego dnia. I w ten sposób uratowaliśmy fabrykę przed bankructwem, więc to się państwu też może w życiu przydać, jeżeli się ten networking, tak jak państwo powiedzieli, wykorzystuje w dobrym celu, nie żeby sobie robotę załatwić albo coś innego. Także, ale to wszystko, ja się cieszę naprawdę, bo to była wielka postać i mam tu zadrę w sercu, bo ja się wzruszyłem, bo kiedyś mnie o coś profesor poprosił, żebym w Polsce zreanimował właśnie tych absolwentów z pierwszych lat. Ja nie dałem rady, bo po prostu pracując w MSZ-cie, to jest zwariowane lotnisko, ciągle się lata, to wymaga systematyczności. I wtedy powiedziałem: Zbyszku, nie mogę tego zrobić. I do dzisiaj noszę trochę zadrę. Ale tylu dobrych ludzi podjęło jego wyzwanie i dlatego stworzyło tyle dobrych rzeczy, które państwo już nawet po odejściu profesora mogą kontynuować w tym duchu, o którym państwo tak pięknie dzisiaj mówili. Dziękuję. Dziękujemy. Mamy jeszcze dość konkretne pytanie od studentów z sali, to znaczy poza Szkołą Liderów. Czy są jakieś konkretne inicjatywy, instytucje, które moglibyście państwo polecić studentom, młodym ludziom, gdzie tam mogliby się angażować i budować coś lepszego w duchu ZAPA? Poza Szkołą Liderów? Poza Szkołą Liderów. No. Nie wiem. Ja myślę, że idea profesora była taka, że nie tworzymy jednej organizacji i Szkoła Liderów to jest taka umbrella, to jest taki właśnie taka parasolka. Jeżeli byście chcieli ze swoimi pomysłami aplikować na Szkołę Liderów, czy to jest właśnie, Szkoła Liderów to jest więcej jakiś taki fellowship, stypendium, gdzie po prostu przychodzicie ze swoją działalnością, ze swoimi ideami i one są wzmacniane. Na temat innych możliwości działania moglibyśmy cały panel stworzyć. Ja bym tylko gorąco wam polecał, żeby po prostu idea kongresu właśnie rosła i żeby w ramach tego kongresu zawsze były takie właśnie dodatkowe panele, gdzie się wymieniacie swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami liderskimi. Bo myślę, że to, co było fajne w Szkole Liderów, Maciek zaraził nas, wielu z nas, studiami w Oksfordzie.
bo wtedy przyjechał na pierwszą szkołę jako ten Oksfordczyk i już wtedy każdy chciał być Oksfordczykiem. I ja myślę, że idea kongresu to jest też wzajemne zarażanie się pomysłami i tworzenie wspólnych inicjatyw. A ja jestem jutro, też jeżeli byście chcieli porozmawiać o jakichś innych inicjatywach akademickich, społecznych, do dyspozycji. Mam, tak? Można? Ja chcę powiedzieć, jak bardzo żałuję, że przez ten glorious Brexit będzie państwa w przyszłości mniej. Gdy ja byłem przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiego tu na Oksfordzie, było nas tuzin. Teraz 10, 5 lat temu, 15 lat temu było 200 plus, tak? I słyszę, że ilość aplikacji do uniwersytetów brytyjskich, szczególnie tych najważniejszych, spadła o 70%. No to jest dramat po prostu. Ale następny rząd, panie marszałku, może to zmienić. Brytyjski. Brytyjski. Uważam, że Brytyjczycy przez co najmniej generację, po pierwsze nie będzie woli politycznej, ale nawet jakby była, to oni by musieli dzisiaj przyjąć warunki normalnego kraju aplikującego, a więc bez rabatów i musieli być, tak jak wszyscy, zgodzić się w traktacie akcesyjnym na przyjęcie euro. A oni tego nie zrobią, więc to jest niewykonalne. Więc tego nie... wrócimy do pomysłu know-how fund z początku lat 90. i stworzymy specjalny fundusz stypendialny między dwoma rządami. Tak, tylko wtedy byłoby to subsydiowaniem Brexitu. Ale sponsorowaniem polskich studentów. Tak, ale oni mają wybór. Znaczy polscy, młodzież młodsza od was dzisiaj jeździ do Holandii albo do Stanów. Jest konkurencyjna oferta niestety. Jedzenie w Wielkiej Brytanii jest lepsze. To jest dyskusja. A jeśli chodzi o to, co robić, to wydaje mi się, że ZAP by radził, żeby wchodzić do polityki. Niekoniecznie tej najwyższej, tylko coś robić dla swojej społeczności, prawda? Zostać radnym, tak. Zostać burmistrzem, zbudować szkołę, boisko, coś konkretnego. Bo w Polsce jest takie chore przekonanie, że polityka to brudna, to nie ja, to tego się lepiej trzymać z daleka. Moim zdaniem to jest dowód pewnej takiej alienacji. To jest długie trwanie zaborów i komuny. Znaczy, jak my nie zrobimy czegoś pozytywnego, a niestety to politycy podejmują decyzje, no to zrobią to głupsi od nas. I wtedy będzie gorzej, a nie lepiej. Mhm. Jeżeli mogę jedną rzecz dodać do tego, co zostało powiedziane. Jesteśmy na Oksfordzie. Ja jestem oczywiście bardzo związany z tym miejscem, ale chciałem powiedzieć, że ZAP, pierwszą rzecz, jaką bym powiedział, że Oksford nie ma żadnego monopolu ani na wiedzę, ani na mądrość, ani na bycie najlepszym. I dlatego skądkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek studiowaliśmy, możemy osiągnąć bardzo wiele. Oksford jest jednym z ciekawych miejsc. Tych miejsc jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że w każdym uniwersytecie, w jakim jesteście, możecie stworzyć wspaniałe rzeczy. I to ZAP powiedział od razu. Natomiast drugą rzecz chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe pytanie, pytać nas, w jakich organizacji wstąpić. Tak naprawdę wy macie dużo większą wiedzę. Ja bym powiedział, że właściwie całą wiedzę na temat, co będzie ciekawe w przyszłości. Dlatego, że oczywiście można się dużo nauczyć od starszych ludzi i to jest bardzo dobre, ale wasza perspektywa o tym, co na co dzień rozmawiacie, jak widzicie świat działa, jak organizują się kontakty międzyludzkie, to jest ten ogromny potencjał i w biznesie, i w świadomości społecznej budowania i tworzenia nowych rzeczy. Więc uczcie się oczywiście, ale nie patrzcie się do tyłu, tylko twórzcie to, co widzicie naokoło, jest najbardziej atrakcyjne w waszym pokoleniu. Ale też przede wszystkim nie poddawajcie się. To zobaczcie, ZAP przyjechał do Anglii czy do Szkocji wtedy, nie znając angielskiego.
jemu nie przeszkodziło jako to jako uchodźca, nie przeszkodziło mu to w zdobyciu wykształcenia, nie przeszkodziło mu to w jego późniejszej pracy, bo on był wytrwały, tak? On dążył do jakiegoś celu i jakby to robił. Stypendia oksfordzkie powstały zanim powstał internet, tak? I nie było tak, że wyślemy kilka maili i nam się uda coś zorganizować. Wszystko trzeba było robić jeszcze zupełnie inaczej. No, początki Szkoły Liderów to też były etap faksów, które wysyłaliśmy sobie i na przykład się faksem aplikowało na Szkołę Liderów. Tak? I dzisiaj jakby przy tej technologii, która jest, przy tej otwartości i przy tym dostępie do informacji, wydaje mi się, że wy naprawdę możecie znaleźć po pierwsze bardzo wiele różnych organizacji, ale według mnie ważniejsze jest, żebyście na przykład mieli w życiu takiego mentora lub mentorkę, jakim był ZAP dla wielu osób. Tak? Ja wiem, że wielu rzeczy bym w swoim życiu jakimś tam społecznym, politycznym nie zrobiła, gdybym go nie spotkała na swojej drodze, gdyby on ze mną nie rozmawiał, gdyby on we mnie nie wierzył, gdyby on jakby nie zarażał tym swoim optymizmem, tą swoją energią, tą swoją postawą, że da się, że trzeba próbować, że warto, tak? Że trzeba ciągle do przodu myśleć. I to jest według mnie kluczowe, jeśli ma się koło siebie gdzieś taką osobę, czy to na poziomie akademickim, czy to na poziomie później zawodowym, czy jakiegoś członka bądź członkini rodziny, to jest szalenie ważne, żeby ktoś był, kto nie powie wam, jak, nie wiem, robić komunikację na TikToku, bo się na tym po prostu nie zna, ale może wam powiedzieć, trochę spojrzeć z innej pozycji i powiedzieć, w co warto się angażować. Tak? Jedną ostatnią tylko jakąś rzecz, o której nie mówiliśmy tutaj, dwa aspekty ZAP-a, że on był bardzo rodzinnym człowiekiem. On bardzo kochał on miał dwie córki i syna, miał wnuczki, wnuki, bardzo kochał swoją żonę i to życie rodzinne też dla niego było szalenie ważne i zawsze też inne osoby dopytywał, jak tam twój mąż, a co u twojej córki, tak? Zawsze, nie wiem, jak gdzieś był u mnie na obiedzie, to rozmawialiśmy wspólnie rodzinnie, potem pytał, no a córka, ile ona lat skończyła. I zawsze to było dla niego bardzo ważny aspekt takiej życia. I mimo że on miał tę całą pracę akademicką, społeczną, to o tym nigdy nie zapominał. I druga ważna rzecz, ja nie znam chyba drugiego mężczyzny z jego pokolenia, który byłby takim feministą. Naprawdę. Przez 27 lat, kiedy się miałam z nim kontakt, miałam wielkie szczęście się z nim przyjaźnić, on zawsze wspierał, on zawsze twierdził, że jakby wszyscy możemy robić wszystko, że nie wolno tutaj dopuścić, żeby właśnie coś było na przykład zdominowane przez mężczyzn. Bardzo tego pilnował i był taki naprawdę bardzo równościowy w tym swoim podejściu, ale też w tym dbaniu o tym, żeby kobiety zabierały głos, żeby były obecne, żeby gdzieś kandydowały. Bardzo o tym często mówił, zachęcał i naprawdę no, nie znam z jego pokolenia drugiej takiej osoby, która miałaby taką feministyczną bardzo i równościową naturę. Dziękuję. Ostatni komentarz, pan doktor Walecki. Wiem, że patrzysz na czas, więc króciutko. To, co powiedziała Mirelka o feminizmie, całkowicie się zgadzam. Zwracam też uwagę na to, że był zawsze bardzo walczył z antysemityzmem. I w Oksfordzie był znany, jest znany w społeczności żydowskiej jako osoba, która próbowała naprawdę budować te mosty i o tych trudnych tematach potrafił rozmawiać. Ale Mirelka wspomniała o tym, że się nigdy nie poddawał. Zobaczcie, jeżeli jemu się udało uruchomić te stypendia dla polskich naukowców w latach 80., 82 rok, zaraz po stanie wojennym, było o wiele trudniej jemu uruchomić te stypendia, panie marszałku, niż nam byłoby dzisiaj po Brexicie. Jeżeli jemu się udało odnaleźć się na uniwersytetach angielskich, na topowych uniwersytetach angielskich, a wiem od jego przyjaciela Davida Butlera, że nie było mu łatwo znaleźć pracę w Oksfordzie, to wynikało tylko i wyłącznie z jego uporu i wiary, że w to, co robi, jest słuszne. I myślę, że to przekazanie, pamiętajcie, jeżeli macie pomysł na siebie, pomysł na to, jak realizować się jako ten przedsiębiorca społeczny, to po prostu nie powinniście się poddawać i zawsze mieć w swoim sercu Polskę. Jeżeli nawet zdecydujecie się zostać tutaj w Wielkiej Brytanii, to być tym w 200% Europejczykiem i 100% oddać Polsce. Trudno mi sobie wyobrazić lepsze podsumowanie naszej dyskusji. Dziedzictwo profesora Zbigniewa Pełczyńskiego, lidera, mentora, bohatera
filozofa. Bardzo Państwu dziękuję i życzę wszystkim udanego kongresu. 16.